właśnie my jako świeccy, mając możliwość tak niespotykaną, na szeroką skalę włączenia się w ten synod, nie powinniśmy tej okazji marnować. W ostatnich dniach Tychy gościły arcybiskupa Wiktora Skworzak. Korzystając z obecności arcybiskupa, poprosiliśmy go o wywiad dla internetowej telewizji Tychy. Wiktor Skworz powiedział: wezwaniem nas wszystkich, którzy tworzymy Kościół katowicki, do zaangażowania jest po prostu otwarcie drugiego synodu. Bo Kościół to nie tylko duchowni, tylko Kościół to jest wspólnota wiernych świeckich i księży i wszyscy są za Kościół odpowiedzialni, wszyscy powinni Kościół budować. Prawdziwa parafia jest wspólnotą wspólnot. Ja nie mówię, że jest wszędzie idealnie, to różnie bywa. Ludzie się nie chcą angażować, nie chcą przynależeć do stowarzyszeń, do jakiejś fundacji. Raczej stali się po prostu konsumentami, konsumują, ale niewiele chcą dać od siebie. W czym ta aktywność wiernych w Kościele powinna się wyrazić? W odpowiedzialności za losy Ewangelii. Każdy, od każdego z nas właściwie losy Ewangelii zależą i to trzeba sobie jakoś uświadomić. Ja jestem apostołem, powinienem być apostołem, ode mnie zależą losy Ewangelii w szkole, w środowisku pracy, w rodzinie. Jak to robić dzisiaj, w XXI wieku, kiedy papież ogłasza rok wiary, kiedy są nowe zagrożenia, jak to robić? Na drugim synodzie spotkamy się, duchowni i świeccy, i będziemy mówili o Kościele katowickim, żeby był takim kościołem, jakim chce mieć go Chrystus. No właśnie, jakim? Zapytaliśmy o to doktora Aleksandra Bańkę, przewodniczącego Komisji do Spraw Świeckich Synodu, a na co dzień animatora tyskich wieczorów uwielbienia w Centrum Duchowości oraz wykładowcę Uniwersytetu Śląskiego. Panie Aleksandrze, po co jest synod organizowany? Co on ma dać i co może zmienić? Znaczy, organizowany jest, ponieważ już najwyższy czas, żeby był. Tak odpowiem najpierw. Pierwszy synod archidiecezji katowickiej to jest blisko 40 lat temu już jakby przebiegał. I on miał trochę inny cel. On miał zadanie, wprowadzenie właściwie w praktyce, to było takie pierwsze zadanie synodu, wprowadzenie w praktyce pewnych uchwał czy ustaleń, które zostały wypracowane w ramach Soboru Watykańskiego II. Też musimy pamiętać, że Kościół wtedy w Polsce funkcjonował w innych realiach. Ale też dokonało się, można powiedzieć, głębokie przeobrażenia natury społecznej, religijnej, kulturowej w Polsce. I to wszystko wymaga, żeby na nowo przyjrzeć się temu, tak, jakie jest miejsce Kościoła, jak jest Kościół przeżywany w tej chwili przez współczesnych ludzi, to nie tylko wierzących, ale i niewierzących. No właśnie, tak to bardziej na ludzki język. Mhm. To powoduje, że chrześcijanin, katolik musi na nowo przyjrzeć się swojej wierze i zobaczyć, jakie są jej podstawy, jakie są jej fundamenty. I okazuje się dzisiaj, że takie, nie chcę powiedzieć tradycyjne, ale tradycjonalistyczne przywiązanie do wiary, to znaczy pewna tylko i wyłącznie obrzędowość, bo tak zostaliśmy wychowani, że trzeba do tego Kościoła iść, powiedzmy, w niedzielę i Panu Bogu tą świeczkę oddać, prawda, zapalić, że taka jakby wiara oparta tylko i wyłącznie na tradycji, powiązana silnie właśnie z wychowaniem, już dzisiaj nie wystarczy. Mówiąc inaczej, sposób wyznawania wiary i przeżywania wymaga pogłębienia, przemiany, przebudowy i takiego na nowo przemyślenia swojego miejsca w Kościele. Jak by Pan powiedział, czy Kościół jest obecnie w poważnym kryzysie? Czy można tak powiedzieć? Jeżeli powiemy, że Kościół to wierzący, to myślę, że wierzący są dzisiaj w poważnym kryzysie. Albo powiem jeszcze inaczej, my, jako świeccy, jako ludzie wierzący, tak, jesteśmy dzisiaj w poważnym kryzysie, dlatego że dzisiejszy świat wydobywa z nas jak gdyby to, co najgorsze w jakimś sensie. Oczywiście też to, co najlepsze i to widać, więc ja w ogóle twierdzę z założenia, że poważny kryzys jest czymś błogosławionym w Kościele. I więc jeżeli człowiek wierzący doświadcza poważnego kryzysu, to nie po to, żeby jak gdyby jego wiara się rozsypała i żeby on upadł, tak, żeby się dokonała jakaś destrukcja Kościoła, bo o to jestem spokojny. Tak. Właśnie Kościół jest najsilniejszy wtedy, kiedy ludzie Kościoła przeżywają pewien kryzys, bo to zmusza do pewnego przemyślenia swojej wiary. No, właśnie, bo jeszcze do niedawna wielu księży twierdziło, że nie ma żadnego kryzysu. Także miło usłyszeć, że dostrzegli, że ząb jednak boli i trzeba go leczyć. Poprzedni synod był prawie 40 lat temu, w 1975 roku.
I w efekcie tego synodu napisano dokument, diagnozę jak gdyby problemów Kościoła o grubości 330 stron. Ilu ludzi zna ten dokument? Jak pan sądzi? Myślę, że niewiele osób. Aczkolwiek w tej chwili te dokumenty są publikowane na stronie synodu, na stronie internetowej synodu archidiecezji katowickiej i okazuje się, że coraz więcej osób do niego zagląda i okazuje się, że można tam odkryć bardzo ciekawe, inspirujące takie intuicje czy wnioski dla Kościoła. Natomiast obiektywnie rzecz ujmując, na pewno wielu wierzących tego dokumentu nie zna. I to też pokazuje trochę jak gdyby stan naszej wiary. Właśnie. Ja sobie zadałem trud przeczytać ten dokument. Znalazłem go. Oczywiście nie cały, ale wypisałem ważniejsze fragmenty. I byłem w szoku. Te fragmenty jako żywo odpowiadają problemowi, przed którymi Kościół dzisiejszy stoi. Tylko jak gdyby są mniejsze trochę wtedy, a dzisiaj są o wiele większe niż przed 30 ponad laty. Dlaczego tamtych postulatów pięknych nie udało się zrealizować? I dalej mamy ten sam problem. To znaczy myślę sobie tak, ja nie stawiałbym tego tak radykalnie, że ich się nie dało zrealizować, prawda? My musimy też zobaczyć, że dało się z nich zrealizować tyle, na ile ówczesny kontekst, też sytuacja właśnie Kościoła, w której się wówczas znajdował, na ile to było możliwe, prawda? Ale dalej mamy te same problemy, które mieliśmy 37 lat temu, tak. Teraz są większe. I myślę sobie w ten sposób, że to jest chyba naturalne i nieuniknione, że od diagnozy sytuacji po jej realizacji, czy jak gdyby zaradzenie temu stanowi, prawda, musi upłynąć trochę czasu. Ja myślę sobie, wówczas na pewno cenne było to, że te problemy zostały rozpoznane i zdiagnozowane. Natomiast dlaczego tego się nie udało zrealizować, czy nie udało się tak, jakby można było pomyśleć, że to się zrealizuje? To znaczy, problem wbrew pozorom przebiega na najniższym szczeblu. To znaczy, ja bym tu nie obwiniał, powiedzmy, duszpasterzy, czy odpowiedzialnych w jakimś wymiarze za Kościół, za duszpasterstwo, ponieważ przede wszystkim spojrzałbym na to, na ile my, wiernie przedświeccy, byliśmy w stanie skłonni i chętni do tego, żeby pewien trud przemiany podjąć. To pytanie nie dąży do tego, żeby kogoś rozliczyć, pod pręgierzem postawić. Raczej, jak uniknąć sytuacji, kiedy mamy nowy synod i ten synod, myślę, że napisze co najmniej 330 stron diagnozy, tak jak i tamten, może więcej. I jak uniknąć sytuacji tej, która już była, że po prostu powstanie piękna, gruba książka, której nikt nie będzie czytał i oczywiście też nic się nie zmieni. Tak jak się nie zmieniło. Sposób wdrażania pewnych procedur, czy pewnego zamysłu, pewnego pomysłu na synod jest inny. Pomijając fakt, że jak gdyby jest też inna rola świeckich w tym synodzie, ona jest dużo szersza, na dużo większą skalę świeccy też w ten synod są zaangażowani. Poza tym mamy inny sposób, czy inną możliwość docierania do wiernych, chociażby przez strukturę internetową, prawda, przez komisje synodalne, przez rozmaite podkomisje, przez fora internetowe, przez parafie. Ale czy te techniczne kwestie i też środowiskowe, społeczne, czy one są wystarczające, żeby świeccy mogli wziąć odpowiedzialność za parafię? Mhm. Pytanie brzmi tak. Kto ostatecznie jest za parafię odpowiedzialni? Świeccy czy księża? Jest i tak, i tak. Ja bym tego nie antagonizował, prawda? To znaczy, nie budowałbym tu opozycji, dlatego że wszelkie antagonizowanie ostatecznie rozbijające, prawda? Oczywiście niedobrą jest sytuacją, kiedy jest przeakceptowanie. To jest sytuacja realna. Mhm. Oczywiście, że nie powinno tak być, ale tak jest. To znaczy, realia są w tej chwili takie, można powiedzieć, że świeccy są traktowani dość nieufnie, prawda? I że na gruncie parafii ten model soborowy, w takim sensie jak parafia jako wspólnoty wspólnot, on nie wszędzie działa tak, jak powinien działać. No właśnie, w tej sytuacji pewnej nieufności w stosunku do, która się, jak ja zauważyłem przynajmniej, nasila, jak świeccy mogą wziąć jakąkolwiek odpowiedzialność, jeżeli nie mają prawie żadnego wpływu na decyzję proboszcza? Ja się często nie dziwię duszpasterzom, że się obawiają tak, by dać więcej miejsca nawet w procesie decyzyjnym świeckim. Ja się dziwię, że się pan nie dziwi. Może pan powiedział dlaczego? Tak, powiem dlaczego. Dlatego, że ja obserwuję, że problemem, tak, który jest jakby w centrum tej relacji między kapłanami świeckimi, jest problem kompetencji zaufania i problem pokory.
I teraz mam świadomość tego, że wiele kryzysów w Kościele, też spowodowanych po pierwsze nieumiejętnością właściwej komunikacji między kapłanami a świeckimi, i ta nieumiejętność jest zawiniona często dwustronnie, tak? To znaczy i świeccy, i kapłani dołożyli tutaj do tego braku komunikacji swoją negatywną cegiełkę, ale też widzę, że wiele kryzysów jak gdyby w Kościele związanych na przykład z tym, że pewne grupy odchodzą, prawda? W ruchach charyzmatycznych mamy odejście od Kościoła. Zna Pan takie odejścia? Znam, tak. I tych odejść, znaczy ja nie chcę teraz personalnie wymieniać, żebyśmy nie weszli jakby w taką relację personaliów. Znaczy, ja nie rozumiem. Może, że my nie wiemy wszystkiego, świeccy, bo to, co dociera do opinii publicznej, to są jednostkowe przypadki, naprawdę jednostkowe. Chyba, że Państwo wiecie coś, o czym my nie wiemy. Nie, ale powiem w ten sposób, nawet te jednostkowe przypadki, nie, to są przypadki rozbić. Dobrze, nie? Zgoda. Nie? Ale wyobraźmy sobie, jeździ Pan samochodem, prawda? Przed chwilą Pan wysiadł z swojego auta. Ja mam pytanie, czy w związku z tym, że zdarzały się wypadki na drodze, jednostkowe na szczęście, czy Pan unika w ogóle wsiadania do samochodu? Nie. I uważam, że nie byłoby dobrze, tak, gdyby te przypadki powodowały jak gdyby zamknięcie, nieufność. Nie? Ale powiem tak, ja z drugiej strony nie mam doświadczenia jak gdyby zamknięcia na świeckich takiego totalnego. Nie? Jesteśmy w centrum duchowości w Tychach. No, ja bym się nie zgodził, tak, owszem, jest to wyjątkowa parafia, z tym się mogę zgodzić. Aha. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe parafie, nie znam wszystkich na świecie, ani w Polsce, ale mam wrażenie nieodparte, że księża nie dają swobody działania i nie angażują takich dojrzalszych świeckich w jakiekolwiek działania parafialne wspólnoty, uważając, że przestrzeń religijna jest jak gdyby zarezerwowana wyłącznie dla duszpasterzy. Świeccy co najwyżej mogą się zajmować budynkiem, ale do spraw duchowych nie są zazwyczaj dopuszczani. Zresztą kogo tu dopuszczać, Panie Aleksandrze, skoro Kościół do tej pory się nie dorobił masowo takich dojrzałych świeckich, uformowanych, którzy byliby gotowi naprawdę poprowadzić jakieś wspólnoty parafialne? Nie każdy proboszcz czy ksiądz cieszy się z tego, że w parafii dużo się dzieje. Bo wtedy nie ma spokoju w tej parafii, prawda? Ale z drugiej strony powiem tak, jest to, uważam, że jest to trend zmniejszający się, dlatego że kapłani widzą, że duża rola dzisiaj, ogromna rola też, żywotność parafii wiąże się z faktem, że w tej parafii dobrze, jak gdyby, dobrze układa się współpraca ze świeckimi po prostu. I że teraz, jak gdyby, obszar zagrożenia jest taki, czy najpierw ich przygotować, a potem wpuścić jak gdyby do parafii, czy najpierw ich wpuścić, sukcesywnie przygotując i ryzykując rozmaite konflikty, napięcia, pychę, nieuporządkowanie, ambicje. Jak to było w pierwszym kościele? Czy ktoś przygotowywał, no nie licząc Jezusa, który przygotował 12 ludzi przez prawie 3 lata, ale później Kościół się rozrósł na cały świat. I teraz pytanie, to, że my globalnie, jako wierni, tak, nie mamy w sobie takiej mocy, siły, zapału ewangelizacyjnego, to pytanie, gdzie jest problem? Czy można go ulokować w kapłanach tylko? Uważam, że nie. Myślę sobie, że problem jest rozłożony. W dużej mierze to jest brak obudzonych pragnień przez świeckich. I teraz pytanie jest takie, no kto ma je budzić? Kto ma je budzić? Oczywiście my powinniśmy wymagać od kapłanów, żeby nas formowali, prowadzili, ale moja relacja z Panem Bogiem jest dojrzała wtedy, kiedy niezależnie od tego, czy ja spotykam dobrego, czy złego, słabego, czy silnego, mądrego, czy głupiego kapłana w swojej drodze, to ja mam w sobie wewnętrzny impuls, żeby dążyć do siły, stabilności, dojrzałości tej relacji. I wtedy to, można powiedzieć, ja jestem inspiracją dla kapłanów, kapłan dla mnie, a nie oczekuję, jak taka bezwolna owca, aż ktoś coś ze mną zrobi. Nie? W pewnej firmie działo się źle. Czy była to wina pracowników, czy dyrektora firmy, który źle zarządzał tą firmą? I czy można oczekiwać od pracownika, żeby poszedł do dyrektora i powiedział: panie dyrektorze, pan źle zarządza, powinien pan zarządzać tak, a tak. Parafią zarządza proboszcz. I jego władza jest wręcz nieograniczona. Tam nie ma demokracji. Praktycznie rzecz biorąc, świeccy nie mają wiele do powiedzenia. A wszelkie inicjatywy ksiądz może po prostu powiedzieć nie. Dlaczego? Bo nie. Powiem tak. Myślę sobie, że to jest taki obraz nieco przerysowany. Nie? Znowu będę... Praktyki. Tak, ale powiem w ten sposób. Jeżeli postawimy kwantyfikator większy przed tym, czyli dla każdego, znaczy każda parafia równa się taki model, to będzie to zupełnie zafałszowany obraz Kościoła. Nie? Natomiast ja bym postawił taki kwantyfikator. Istnieją takie, prawda?
Ja bym powiedział, że istnieją takie parafie, w których dzieje się dobrze, na przykład pana parafia. Proszę powiedzieć, ile liczy przeciętna parafia w Tychach choćby? No tak mniej więcej 5 tysięcy dusz, 7 w tych granicach. Dobrze, 7-8 tysięcy, 130 tysięcy mieszkańców, 14 parafii, to by się mniej więcej zgadzało. W przeciętnej parafii ile jest grup duszpasterskich, ile jest wspólnot? Ja sprawdzałem w internecie, to jest kilka wspólnot, od 4 do 10 powiedzmy. Oczywiście są wyjątki. W każdej takiej grupie parafialnej działa po kilkanaście osób. To jest około setka osób zaangażowanych w życie parafii. Na 10 tysięcy czy na 8 to wychodzi trochę więcej ponad 1%. No niechby to było nawet 2. Jak pan to teraz widzi? I teraz tak, jak pójdziemy, no my nie chodzimy, tak, ale jak pójdziemy na kolędę na przykład, prawda, i to jest z racji kapłanów. I teraz zapytamy, ile osób wpuszcza kapłana, czyli w ogóle osób ma chęć, tak, wejść w jakikolwiek dialog z kapłanem. I teraz ile z tych osób, które już nawet wpuściły, tak, ma jakiekolwiek żywe doświadczenie wiary, ma jakiekolwiek pragnienie budowania relacji z Panem Bogiem, to zobaczymy, że ta sytuacja przekształca się diametralnie, bo teraz się okaże, że to, że te tyle, a nie tam mniej czy więcej osób w parafii, które są, to są osoby, które tak naprawdę są tutaj nie dlatego, że ich jakby ksiądz dopuścił, tylko dlatego, że one same przyszły, bo Pana Boga pragnęły. Nie? Natomiast my musimy zobaczyć, że ogromna ilość osób dzisiaj, i to jest wyzwanie też stojące przed synodem, ona po prostu nie ma ochoty, tak najzwyczajniej, wchodzić w jakąkolwiek relację z Panem Bogiem czy z Kościołem. Nie? I tu by się cisnął na usta pytanie, kto im odebrał tą ochotę? Czy ją ktoś musi odbierać? Nie? Proszę zobaczyć. Nikt ich po prostu nie zachęcił do tego. Nikt ich nie otworzył drzwi, nikt nie powiedział zapraszamy, prosimy bardzo, dajmy wam pewną swobodę, róbcie pewne rzeczy według swojego uznania. Oczywiście to musi być zgodnie z nauką katolicką, ale jest pewna swoboda działania. Czy jak pan powie, to musi być zgodne z nauką katolicką, to nie stawia pan dla niektórych obostrzeń tak radykalnych, że nie są w stanie ich przyjąć? Znam osobiście wspólnotę, która była w stanie przyjąć i została niestety usunięta, można tak powiedzieć, z Kościoła. To ja zapytam przewrotnie teraz, a ile takich wspólnot jest? Dlatego niewiele, ponieważ w ciągu tych 40 lat być może takie przypadki miały miejsce często, a ludzie niestety się zniechęcają. No jeżeli się wybije tych aktywnych w ten sposób, zamykając im drzwi, zniechęcając ich, no to kto ma to pociągnąć? Ci mniej aktywni tego nie zrobią. Pan co, myślę sobie, że takie myślenie, że oto część ludzi nie jest, czy część ludzi jest poza Kościołem, czy mniej w Kościele, dlatego że ich nikt nie zachęcił, nie? Myślę, że ono jest trochę naiwne, tak? To znaczy, oczywiście będzie pewna grupa osób, która potrzebuje tego zachęcenia i inspiracji. To jest oczywiste, że jak jest proboszcz zaangażowany, otwarty, z silną wiarą, to ta parafia będzie żyła, by nie ściągała ludzi, nie? Natomiast my musimy zobaczyć, że dzisiejsze społeczeństwo jest tak skonstruowane, że większość osób, która deklaruje się jako katolicy, jestem to w stanie taką tezę ryzykowną postawić, większość tych osób tak naprawdę nie chce i nie ma ochoty mieć jakiejkolwiek głębszej relacji z Kościołem, poza zostawem pewnych formalizmów, które muszą wypełnić. No tak, ale można by znowu zapytać. Jezus powiedział do kogo? Macie być światłością świata, macie być wodą żywą. Kto was zobaczy i waszą miłość będzie tego pragnął? Tak. Kto ma? My mamy narzekać, że oni nie chcą, czy raczej mamy patrzeć na siebie, że my nie jesteśmy dostatecznym światłem, wodą żywota. Tak jest. I jak magnesem, najbardziej, który przyciąga. Zgadza się, ale to my, to znaczy kto? Kapłani, czy ci, którzy są przy parafii? Numer jeden kapłani, numer dwa ci, którzy uważają się za głęboko wierzących, a do tych podobno można zaliczyć też i tych, którzy codziennie chodzą do kościoła. Często to są osoby, które odpychają ludzi od kościoła i od wiary. Spotykam się z opiniami, że nie jeden ateista, cudzysłów, jest lepszy od niejednego chodzącego dziennie do kościoła, czy niejednej. Ale pytanie tak, jeżeli to jest żywa, autentyczna wiara i ona odpycha od kościoła, to nie jest żywa i autentyczna. No dokładnie. No ale w tym momencie, powiedzmy w ten sposób, no to nie mówimy o ludziach głębokiej wiary. Gdzie mamy tych ludzi głębokiej wiary? Przy kościele. No więc ja nie do końca rozumiem taką konstrukcję, tak, że oto mamy ludzi głębokiej wiary przy Kościele, którzy odpychają od Pana Boga. Nie? Powinniśmy mieć takich ludzi, którzy przyciągają. Jeżeli nie przyciągają, no to może nie zwalajmy całej winy na świeckich, którzy nie interesują się Kościołem, bo oni się może nie interesują dlatego, że nie mają czym się interesować. Znaczy ja absolutnie takiej winy nie zwalam na tych świeckich. Wręcz przeciwnie, pokazuję, że jak gdyby nie chcę tego ustawiać w takim wymiarze, że są ci źli, którzy się Kościołem nie interesują, ci dobrzy, którzy są w Kościele. Nie? Wręcz przeciwnie. Natomiast ja próbuję pokazać jakby całą złożoność tej sytuacji i trochę idąc za na przykład tekstami Jana Pawła II, który mówi wyraźnie,
wyraźnie, że dzisiaj w Europie współczesnej to jest też syndrom tego, co my przeżywamy w Polsce dzisiaj, że istnieje pewnego rodzaju wręcz jakby nabyta niezdolność wręcz do budowania więzi z Panem Bogiem. I będziemy mówili o Kościele katowickim, żeby był takim kościołem, jakim chce mieć go Chrystus.